Kilkunastoosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Włoch, Niemiec, Portugalii i Francji gości od 11 do 16 października w Kozienicach. Wszystko to za sprawą kolejnego edukacyjnego projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1. Po długiej przerwie pandemicznej kontynuujemy nasze prace w projekcie Physics and New Technologies. To jest projekt, w którym uczymy się zastosowywać nowe technologie w nauczaniu fizyki przede wszystkim. 24 gości i 13 uczniów zespołu tworzyć będą grupę, która razem pracować będzie przy różnego rodzaju eksperymentach. Każdy kraj stosuje różne metody, każdy wnosi coś nowego. Polska się specjalizuje, można powiedzieć, Polska i Francja w mikrokontrolerach i przygotowujemy projekty bazujące na MicroPythonie, które pozwalają na zbudowanie ciekawych układów, które można oczywiście kupić do szkoły, ale one kosztują czasami nawet 50 razy więcej niż to, co jesteśmy sami sobie w stanie zbudować. Czyli można powiedzieć, budujemy pomoce naukowe do nauczania fizyki, takie bazujące na bardzo nowoczesnych technologiach. Czasami nawet wychodzą nam lepsze niż te komercyjne. Dzieje się tak dlatego, że uczestnicy projektu korzystają z najnowszych sensorów i mikrokontrolerów. Zależy im na tym, aby ten projekt był innowacyjny. Wpływ na to ma też odpowiedni dobór szkół partnerskich. Każda szkoła musiała mieć odpowiedni potencjał, żeby mogła coś wnieść do projektu, ale też oczywiście, żeby korzystała z projektu. To jest idea Erasmusa, że chcemy się dzielić wiedzą, chcemy wymieniać nasze doświadczenia, a przy okazji też dla uczniów jest to bardzo ciekawe, bo mogą oprócz tego, że się uczyć wspólnie, to może jest też priorytet, ale na pewno nie najważniejszy, to, że oni mają relacje ze swoimi kolegami z Francji, z Włoch, z Niemiec, z Portugalii, to na pewno ich bardzo rozwija również językowo. Myślę, że jest to bardzo fajna forma porozumienia się z obcokrajowcami, z naszymi w sumie przyjaciółmi z tego projektu. Możemy także, przynajmniej w moim przypadku, bardzo lubię tak jakby programować, interesuję się tym, ciekawi mnie to, dlatego taka forma pracy jest bardzo interesująca. Dzięki temu projektowi będziemy mogli podszkolić język, nie tylko angielski, ale również możemy posłuchać innych języków, jest ich naprawdę sporo. Dodatkowo możemy również nauczyć się trochę o tych sensorach, chociaż już i tak dużo wiemy, ale zawsze im więcej, tym lepiej. Podczas pierwszego dnia wspólnych działań rozpoczęto od szkolenia MicroPythona. Nasi uczniowie przygotowywali się przez kilka dni do tego szkolenia. Ja dzisiaj będę takim nauczycielem prowadzającym do tematu, natomiast moi uczniowie już osiągnęli taki poziom, że będą wspaniałym wsparciem dla kolegów z zagranicy i będą pomagać realizować te zadania, które dostaną. Pierwszy dzień projektu poświęcono energii. Będziemy też w elektrowni Kozienice, w Enei będziemy, także to dla naszych uczniów też okazja zobaczyć miejsce, gdzie taka energia jest tworzona. Będziemy pokazywać też, jak zmiany energii mierzyć. W trakcie wspólnych zajęć zaplanowano też eksperymenty przy użyciu telefonów komórkowych. Jest takiej aplikacji mobilnej Firefox, która korzysta z sensorów, które są wewnątrz telefonu. To ułatwia sprawę, bo uczniowie nie muszą w ogóle nic programować. Wystarczy, że potrafią korzystać z telefonu i muszą znaleźć jakąś ideę na to, żeby wykorzystać całą masę sensorów, która tkwi w każdym z telefonów. Jak podkreśla koordynator projektu Paweł Boryczka, przy tego typu działaniach bardzo ważna jest kreatywność uczniów. Liczymy na to, że przez te dwa pierwsze dni szkolenia będziemy budować wiedzę uczniów. Możemy oczywiście coś zasugerować, jakieś propozycje damy, ale chcemy też dawać gotowych rozwiązań, dlatego chcielibyśmy, żeby uczniowie, jak poznają to, czym dysponujemy, sami znaleźli zastosowanie tego w postaci konkretnych eksperymentów. W ramach projektu odbędą się też wycieczki edukacyjne. Zaplanowaliśmy zajęcia w Muzeum Marii Curie w Warszawie oraz zajęcia w Centrum Kopernika. No, oprócz tego też zawsze możemy zrobić terenowe eksperymenty nawet na ulicach Warszawy. Na pewno będziemy chcieli takie podsumowujące eksperymenty zrobić w Kazimierzu Dolnym. Kolejne spotkanie projektowe zaplanowano w marcu od wizyty w Monachium, kończąc nad Atlantykiem w Powade Warzim. Jeśli chodzi o spotkanie w Monachium, będziemy się głównie zajmować elektrycznością i magnetyzmem. Natomiast w Powade Warzim będziemy się zajmować falami. W związku z tym może nie chodzi tylko o fale Atlantyku, bo to też mamy w planie. Mamy użyć drona do badania zjawiska falowego na Atlantyku, ale oprócz tego będziemy się zajmować dźwiękiem.
Podczas oficjalnego rozpoczęcia projektu gości powitali dyrektor zespołu szkół Ryszard Zając oraz naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Adrianna Grych. Życzyli oni uczestnikom owocnej współpracy i ciekawych pomysłów. Te z pewnością takie właśnie będą.